Was tutaj, cześć, tam wciąż. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skyline z PlayStation 4 przy Zaporze. Dzisiaj mamy kolejny odcinek i mam wiadomość. Zostało nam tylko 80 tygodni do końca tego scenariusza. I chciałbym go wygrać, bo to jest nasze już drugie podejście. Dobra, i wyjdźmy sobie z tego podglądu i od razu lecimy. I tak, pierwsze co nam się rzuca w oczy to to, co się chce budować. Chcesz się budować biura, więc od tego sobie zaczniemy, a i owszem. Ale tak, żeby zacząć od tego, musimy stworzyć nową dzielnicę, która będzie właśnie w tym miejscu. Tylko tak, dajmy sobie na duży pędzel. O, dokładnie. I tutaj do tej autostrady, którą na razie nie będziemy powiększać, bo na razie mi się nie chce tego robić. Tutaj sobie dociągniemy tam naszą wielką dzielnicę. Ogólnie też odcinki, jak możecie zauważyć, teoretycznie się pojawiamy, a właściwie jest ich dosyć mało. Spokojnie, jak już trochę się ustosunkuje tutaj moje wszystkie aktualne sytuacje, właściwie to oceny już mam poustawione wszystkie. Mi się udało dobić do 7.4.0, ale nie to jest akurat tutaj dużym celem. Dobra, dalej, budujemy sobie biura tutaj dookoła klasy IT, dzięki czemu będą wysokiej klasy i one będą tutaj na pograniczu tego wszystkiego. Tutaj z tyłu właśnie taki miałem pomysł, żeby wkleić IT, to będą tak jak wielkie jakieś nie wiadomo co wieżowce budować się z tyłu. Więc jak będzie potrzebny przemysł, to tu się będzie budować, przynajmniej taką mam nadzieję. No i tak dalej. Z tego co widzę, możemy sobie tutaj jeszcze pociągnąć trochę dróg. Tylko tak, oczywiście, zaczynamy od podstaw, czyli to, to i to. I być wyjście na tyle. Tu też miało być wyjście na tyle. I tak, tu nawet dróg można już w sumie właściwie usunąć, bo on tutaj się ciągnął do tego miejsca, ale aktualnie, no, tu wy potrzebujecie, ale tutaj to już aktualnie nie jest takie niezbędne. No, poza tym oczywiście tym drutem tutaj do tego, że tutaj powiem miejsca. Nie wiem, czy się podłączy. Podłączy się, świetnie. Dobra, to tak, tutaj droga wysunięta. Tutaj jeszcze też trzeba wysunąć drogę. Tu właściwie można by, ażby ją podłączyć. W sumie to nie jest taki zły pomysł. No tu jeszcze ją wam podłączymy nawet. No i wspaniale. I tak, tu z tego co widzę jest piękna, prosta droga, dzięki czemu nie będę mieć problemów z jej budowaniem. No prawie, no. Almost, powiem tak, almost. Dobra, aby było idealnie, no trzeba, widzę, że stąd zacząć ją budować. Tylko tak, najpierw trzeba to jeszcze raz wybudować, bo to się dzięki temu już zepsuło, że puściliśmy ją z tej strony najpierw. I później tutaj podłączymy i będzie idealnie. Dobra, i tu będzie nasze, właśnie te dzielnice biurowe, proszę bardzo, będą się budować. Tutaj może niekoniecznie. Dalej, co jest kolejne potrzebne? Woda. Woda, woda, bo oni tutaj od razu zaczynają modudzić, jak tylko nie mają wody. Więc tak, dodajmy sobie tutaj ściąganie. Ojej. Trochę mnie tu jeszcze kręcą te pyłki strasznie, ale są okropne. Jak nie wiecie, jak nie jesteście uczeni na pyłki, to nie wiecie o co chodzi, ale to jest najgorsze. Po prostu gorzej być nie może. Dobra, tutaj, tutaj i tutaj, proszę bardzo, pięknie łączymy. A, i ma być w ogóle live jakoś teraz, jeszcze niedługo. Zobaczymy, kiedy się pojawi. Wiem tyle, że ma być. Kiedy się pojawi, tego wam niestety na razie nie powiem, bo sam jeszcze tego nie wiem. Ale prawdopodobnie w ten weekend, tak jak mówiłem, miał się pojawić, to się i pojawi. Dobra, no i tak, tutaj to tak ładnie tutaj wejdzie. Mhm. I nawet tutaj by się ładnie podłączyła, dlatego aż tak pewnie nie będziemy robić tutaj. Bo nie masz. Mamy coś takiego jak linie pomocnicze, czyli najgorsze narzędzie wszechświata. Ale czasami się przydaje, o dziwo. Mówię o dziwo, bo jak ktoś mnie dłużej ogląda, to doskonale o tym wie, jak bardzo często ma nudę na to narzędzie. Że nie pomaga, tylko psuje. Ale czasami faktycznie jest do czegoś przydatne. Na przykład tutaj by się przydało zrobić tunel. Dobra, za blisko. Znaczy tak, tutaj akurat widzicie, że wyłączyłem nasze linie pomocnicze, bo faktycznie nie pomagały. Ale ogólnie czasami w tego typu właśnie specjalnych sytuacjach linie pomocnicze się przydają. I jak chce się coś równego też budować, to też się przydadzą. Aha, to chyba by nie w tym kierunku się robi. Dobra, to poczekaj jeszcze raz. Tu i tu w dół. No weź, żeś się zrób, no. Tak ładnie, proszę. Zrób. Wiecie co, faktycznie to może być problem, bo tutaj to schodzi faktycznie w złą stronę trochę. Dobra, to inaczej. Przejedziemy tutaj, na drugą stronę. I stąd będziemy próbowali wyjechać. O, gitara się ma, wiedziemy, że da. Ja od razu w ciebie wierzyłem, co nie? Nie mówcie, że nie, tak nie było. Bo tak było. Dobra, dalej sobie. I tu by się przydały linie pomocnicze. Co nie? O, dokładnie. One mają mnie tutaj pięknie wykręcić.
O, proszę bardzo. I tutaj, tutaj to już sobie dokończymy jakoś do tego, bo żeby w tym auto tutaj nie wjeżdżało. I tak, ja się zastanawiam, co ta straż pożarna tutaj właściwie robi, bo tak coś tam migało. A nie, to jest pogotowie. Okej. Okay. A, i tu jest kodek. A, dobra, to wspaniale. No to tak, aby nie było korków, to tak, tu sobie zrobimy stop. I tu sobie zrobimy stop. Dzięki temu będzie płynniejszy ruch. Tak mi się przynajmniej w teorii wydaje. Czy mamy rację, zobaczymy za chwilę. A, bo to jest chyba ich jedyny tutaj wjazd do tej dzielnicy. A, no dobra. No to może być praktycznie problemem. Poczekajcie, wydmucham nosa. Jest dobrze, mamy 45 tysięcy, jeszcze 15. Znaczy, jeszcze 20. To dużo. To jest najgorsze, że to jest właściwie dużo. Dobrze, my będziemy dalej schodzić podatkami. Tutaj trzeba będzie zejść jeszcze. Tu sobie zejdźmy jeszcze dosyć dużo w sumie właściwie. Tak, i Svennagom też liczymy na dziś na postawienie nowej stacji. Na postawienie stacji kolejowej. Ale to tak w międzyczasie, jak tam się uda. Dobra, zróbmy sobie coś takiego aktualnie tutaj. I to im tutaj już powinno trochę pomóc. Tylko tak, tu oczywiście wywal. A tutaj, no to miejmy nadzieję, że będzie dobrze się tutaj rozjeżdżać. No tak, tutaj możemy w sumie wywalić teraz ten stop. I tu też. Tak, bo tu widzę, że mają jeszcze problem z wjazdem. No dobra, no, no tutaj to akurat korki rzeczywiście będą się robić. O, jak się pięknie buduje, jeszcze wyżej. Nasz biurowiec pierwszy. Jak się nazywa nasz pierwszy biurowiec? Oho, Smart Dutch Industries. No, Industries się pojawi niedługo, więc... Na razie nie wiem, bo się tam ktoś pytał w komentarzach. Na razie na temat Industries nic nie wiem, no ogólnie to ja ostatnio gram mało w Cities, ogólnie to gram po prostu mało. Nawet nie muszę mówić, że w Cities, po prostu gram mało. No, ale miejmy nadzieję, że to będzie jakoś progresowało. Dobrze, zobaczmy, czy z edukacją. Edukacja jest dobra, dobra. No tutaj jest tak w miarę, bym powiedział, tak? Bywało lepiej. Możemy sobie tutaj pociągnąć jeszcze. No i tak, zaraz puścimy sobie nową linię bambajową tutaj, ale zanim to, metro. Metro tutaj w tej dzielnicy, że też powiem, jest bardzo ważne. Natomiast tu sobie puścimy autobus do biura. Do biura tutaj jeżdżący od naszego centralnego miejsca, czyli oczywiście mówię o tym miejscu. To jest jakieś nieporozumienie tutaj właściwie było. Natomiast tak, tutaj będzie właśnie w tym miejscu, gdzie tutaj są, gdzie mają być biura, które się aktualnie nie budują. A, bo one się tutaj pewnie zniknęły stąd nawet. Ale tutaj pewnie były, tylko zniknęły. No, to pewnie tak było. Nie kłamię. No ma, to tak, tutaj będzie to. Tutaj nie będzie oczywiście świateł, bo to... O, tu są światła. Ciekawe, to naprawdę mi się nie spodobało. A tutaj nie ma. A tu jest w ogóle ta piękna podjazd pod górę. Mówiłem, samochody się tu będą parkować. No ma, tak, bo oni tutaj na razie do szkół go dojeżdżają, tak? To wszystko jest jasne. Nasz autobusik będzie ruszać właśnie. Ej, czy tu jest droga jednokierunkowa? Czy ja mam taki zły? Tak, byłem taki zły. No dobra, to tak czy siak. Jedziesz sobie... No ma, to jednak w tej drugim kierunku przeciwnym jedziesz. Jedziesz sobie tu. O, wszyscy są przeszczęśliwi. I ta linia autobusowa będzie inna od innych. To nie? Inna od innych. A widzę, że to potrafi tak powiedzieć, żebyście nie zrozumieli. A, czekaj, ono to nie właściwie... Nie, coś się już ze mną zepsuło. Jeszcze nie zacząłem robić, a już psuję. A linia autobusowa jedzie tu. O, dokładnie. Później masz tu przystanek. I później już tutaj dalej ciągniesz. Tak, i ta linia autobusowa będzie inna od innych, tak jak właśnie tutaj zacząłem już mówić. Ponieważ będzie miała przystanek, będzie jeździć w postaci koła. A tak jak ta tutaj po prostu, żeby miała przystanek gdziekolwiek w tej dzielnicy, w tym miejscu. Więc będzie to po prostu trochę inaczej zupełnie działać. I teraz tak, jak zmienię sobie tutaj, żeby zawracało. No dobra, aż tak daleko właściwie nie jedziesz. Chociaż właściwie to stąd, to możesz skoczyć sobie na autostradę. I pyknąć sobie tutaj nawet. Tylko tutaj będą wtedy tłumy z ciebie korzystać, ale... Ale właściwie to nie jest aż taki zły pomysł, okej. Wystarczy, że tu zjedziesz sobie z autostrady, co nie? Tu się zatrzymasz. I tutaj sobie wrócisz. No, dokładnie. To jest o wiele krótsze miejsce do zawracania. To pewnie to później usuniemy, tak? Ale na razie niech już będzie. I w tych samych miejscach mniej więcej ustawiamy przystanki w przeciwnym kierunku. Tak, żeby nasze właśnie mogły z tego korzystać. Tu będzie akurat jeden trochę dalej przystanek. Później tutaj, no i tutaj do zawracania. Miejmy nadzieję, że będą z niej ładnie korzystać. Dalej, to co mówiłem, czyli metro.
No i tak, Forza zaczęła się mniej zgadzać, ponieważ ludzie się bardziej budują. To kosztuje 45 tysięcy i może zanim metro, to faktycznie poczekajmy, aż to się wybuduje. Dobra, tak, tutaj się nam trochę pofajczyło, nie za fajnie. I tutaj faktycznie teoretycznie mogło iść dalej, ale no dobra. No i tu korzystajmy z tej autostrady. O, bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Chciałbym się zająć popytem, ale niestety go zbytnio nie ma, więc nie mam zbytnio czym się zajmować, tak? Tak, tu w ogóle mogę już wyburzyć tutaj te wały. Szczerze powiedziawszy, bo tutaj nie ma... Tu właściwie tę dzielnicę na środku to można nawet połączyć, bo tutaj się nic nie buduje. Aktualnie. Szczerze wątpię, żeby tutaj coś się jeszcze wybudowało, no. Tak, tutaj ścieki aktualnie też spływają, mam pomysł na nie później, jak będę się zajmować. Żeby w inne miejsce tutaj odstawić. Dobra, i tak, gdzie wy kurde, czemu tutaj jedziecie? Aha, tu jest jedna linia autobusowa, która daje stówę. Daje stówę, że jest tylko, no właśnie. Dobrze, wiecie, tutaj trzeba zrobić, bo tutaj wszystkie te nasze linie autobusowe wyjeżdżają. Tu trzeba po prostu, gdzie jest nasza zajezdnia. Zajezdnia jest gdzieś tutaj na dole postawiona. I trzeba zainstalować w drugą. Drugą zajezdnię autobusów najlepiej paliwo. No dobra, no już nie będzie, no. A nie, bo tutaj to nie jest Green Cities. Możemy postawić nawet taką. Tylko to na biopaliwo jest w sumie faktycznie mniejsza. Bo ta zajezdnia jest gdzieś tutaj na dole postawiona. Właściwie to moglibyśmy ją postawić gdzieś na górze. To by się to lepiej rozjeżdżało, dobra. Czemu by nie? To tak, gdzie trzeba przesunąć, przestawić. Tu na górę. Tak, tu nie korzystają z tej ścieżki, to ścieżkę zaraz odbudujemy, to nie? No właśnie. Dobra, to tak, tak liczył. Ścieżka wypad. A wy tutaj się budować. No i stąd tutaj sobie pójdzie ścieżka tędy. Tędy, czekaj, tutaj zerkanie, no tutaj ładnie tak szła. To już. A że te ścieżki tutaj bardzo to lubię teraz, no to by się przydało, tak, żeby ona tutaj szła. Z drzewkami też. O, i tutaj się robi górka, niestety nie wiem zupełnie czemu. Czemu niepotrzebnie się tutaj robi górka. Dobra, tutaj i tutaj górka. Chyba miałem kiedyś koleżankę. W sensie, takie miałem nazwisko. Ale to, że miałem, to nie znaczy, że już nie żyję, tak? Kurczę, nie da przybyszu. Dobra, tak czy siak, tu będziesz dochodzić sobie ścieżka. I autobusy dzięki temu będą wyjeżdżać wszystkie stąd, więc teoretycznie będą się lepiej tutaj zjeżdżać. Teoretycznie, co oznacza, że praktycznie będzie tak samo prawie. No, ale miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Tutaj swoją drogą, to przed tym wjazdem by się nawet przydało, żeby tutaj trochę bardziej to się lepiej rozjeżdżało, ale no dobra. Mamy 35 tysięcy, czy możemy wziąć jakiś kredyt? Możemy spłacić kredyt. To jest dobry pomysł. Pomijając to, że właśnie dzięki temu nie mam żadnej forsy. I mogę wziąć kredyt. Zastanówmy się. Ogólnie się zastanawiam, czy na tej linii przypadkiem... Bo ja widzę, że tutaj jest dużo ludzi. Właściwie, czekaj, gdzie ten autobus jeździ? Łożysz, ty autobusowa, która tutaj jeździ? Tak. Wiecie co? Ta linia powinna jeździć dzień i noc. Wtedy nie będzie takich problemów. A tu widzę, że się robią prawdziwe kotki. Dobra, co trzeba tu zrobić? Tu trzeba powiększyć tą drogę do takiej alei. Takiej, a nie innej alei. I to im tutaj na pewno pomoże. Gruntownie. W sensie, bo tutaj jest duży, bardzo duży przepływ właśnie ludzi. A to im pomoże. W ogóle też się zacząłem zastanawiać teraz, tak sobie wytknąłem, że faktycznie coraz mniej ludzi chce przyjść do mojego miasta. I to mi się bardzo nie podoba. Teraz zobaczymy, czemu tak jest. Ciach, ciach, ciach. Dobra, to zrobione. No i teoretycznie teraz będzie to wszystko płynnie jeździć. Teoretycznie, czyli praktycznie nie. Okej, jesteśmy na minusie z ludźmi. To jest najgorsza wiadomość, jaką można by w tym scenariuszu dostać. Mówię szczerze. Może przez, że mi tutaj to przestawiłem trochę. No nie wiem. Ktoś im się musiał kompletnie nie spodobać. Żeby byli na minusie. I to jest dużo na minusie. To jest za dużo na minusie. No ludzie, co ja mam zrobić, kurde? Nie chcecie się budować, nic nie chcecie budować. Dobra, w ogóle gdzie postawimy stację kolejową? Bo to też jest najlepiej byłoby gdzieś blisko w sumie środowiska, bo tutaj jest środowisko, co nie? A z drugiej strony w jakimś... No chyba wszyscy wiemy, gdzie by się przydało to postawić, tak? Ale praktyko, to najlepiej byłoby postawić gdzieś tutaj przy handlu. A, bo tutaj też to stoi.
Albo tutaj to stoi. Czekaj, czemu ty. Czy tu są światła? Nie no, tutaj jeżdżę jedni. Tu się zrobiły światła. To się nie dziwi się, że tutaj wszystko stoi, jak są światła. Dobra, zaczynam się zastanawiać, co zrobić z tymi ludźmi, że się tutaj raczej dalej tutaj pojawiać. Bo to mi się bardzo nie podoba, że zniknęli sobie. No, chyba się już zaczęli pojawiać. Tak czy siak, w ogóle, czy ktoś korzysta z tego? Idą na okrągło, ale idą. Dobrze, to dobrze. Tutaj na górę to też na pewno idą. No, co by tu dużo mówić, to wszyscy do uniwersytetu idą, a tutaj część z tego uniwersytetu idzie oczywiście do autobusów. Czyli do tej drugiej kolejki linowej, tutaj jedzie tutaj gdzieś na dół. Okej, dobra. Natomiast, gdzie by postawić tą stację kolejową? No najlepiej by było postawić gdzieś tutaj na górze. Ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę, że tutaj są już takie tłumy, to lepiej gdzieś to przy stacji metra. A stacje metra są dosyć dobrze rozlokowane w całym naszym mieście. Co oznacza, że w teorii można postawić gdziekolwiek stację obok metra. Co nie? No właśnie nie. I tak, stacje metra są gdzieś tutaj nawet stacje metra, z tego co pamiętam, tak? Czekaj, luknijmy sobie. Pamiętam, że tutaj gdzieś szła metro. O, tutaj idzie metro i tu jest stacja. Ja nie wiem, czy nie byłoby najlepsze gdzieś tutaj to postawić stacji. Albo nawet gdzieś tu na środku wyłożyć, bo tutaj ta tama, a nie, oczywiście. No dobra, to się zaraz zastanowimy. O, zaczęło się to budować. To jest dobra wiadomość i ludzie zaczęli się znowu wracać do miasta. Świetnie, to jest jeszcze lepsza wiadomość. Kurczę, no nie wiem, gdzie postawić tą stację, no. To jest duży dylemat, powiem wam tyle. Najchętniej to bym ją gdzieś pocisnął tutaj na górę. Tylko tutaj właściwie jeszcze nie ma metra, no. Faktem, że metro za chwilę będziemy tu budować, ale... Może postawimy tą stację kolejową, rzecz jasna. Gdzieś tu. Czekaj. Tylko trzeba było tak zrobić, żeby było jeszcze niezbyt stanne zbocze, co nie? Właśnie, to będzie większy problem niż samo wymyślenie, gdzie ją postawić. No, to trzeba byłoby wyrównać tutaj teren gdzieś. I tutaj stację metra postawić. I stąd, tutaj, jakoś by wjeżdżało to sobie tunel, tu by zjeżdżało dołem. Dobra, to jest świetny pomysł. Tylko trzeba znaleźć na to forsa. Ale forsa jest w kredyty, czyli tutaj. Proszę bardzo. I tak, wyrównajmy sobie tutaj teren. Niestety musimy na to trochę zmarnować forsa, ale na trudno. O, jest, świetnie. Tak, i tak postawmy, żeby później tam jeszcze gdzieś to mogło jechać. No, ludzie są oczywiście zadowoleni, no w sumie ja bym się nawet nie dziwił. Gorzej z tym, że faktycznie teraz musimy tutaj jeszcze jakoś wyciągnąć tą kolejkę. No i tak, wyrównając oczywiście tutaj teren, żeby nie było, bo oni tutaj... tak, tu nic na razie się nie zrobi tak, jak powinno. Czekaj, ja chcę dowolną. I tak. Budowanie pociągów właśnie pod ziemią jest najgorszą rzeczą, jaką możecie zrobić, dlatego będziemy jak najdłużej jechać na ziemi, po to, żeby właśnie w ostatnim momencie, czyli gdzieś tutaj, jechać pod ziemię. O, co nie? I gdzieś tutaj nadal niestety trzeba będzie wyjechać. Czyli na razie może zróbmy sobie taki tu po prostu gdzieś zjazd. Czekaj. O, powiedzmy, że gdzieś tutaj. Dobra. Tutaj aż tak ładnie to nie zajdzie mi. Dobra, no i tak, tutaj na maksa musimy schodzić od razu w dół. Tu będzie bardzo gruntowny zjazd w dół, żeby nie było. Żeby nie było, że nie ostrzegałem, tak? W sumie nawet mogę gdzieś tutaj wyjechać na górze, tak? 27 tysięcy, o ja nie mogę. Ja nie mogę, to dużo! Tak, bo tu jest bardzo strome zbocze. Dobra, więc to wywal. I to też wywal. I gdzieś tu wcześniej zjedziemy, żeby to udało się tutaj w ogóle wyjechać tam na dół gdzieś. Dobra. Czekaj. Wystrzymy zbocze. Ja nie mogę. Taki... w ten sposób to my nigdy tam nie wy... Bo jeszcze forcy nam zabraknie. Inaczej, forcy już nam zabrakło. O, tutaj już jest do góry, teraz idzie wysoko. No, to tak, na razie tutaj sobie pociągnijmy to gdzieś tutaj obok tego. Jak najniżej się da, co oczywiście jest bardzo trudne, jak widzimy. Bo to jedzie cały czas do góry. O!
Tutaj schodziło to w dół. Dobra, tu sobie zejdziesz w dół. Jest, dojechaliśmy. Tylko potrzebujemy 20 paru tysięcy. Dobra, tysięcy są tutaj. W sensie Forza jest tutaj. Dobra. No i tak. Teraz zróbmy sobie tutaj jakiś ładny wyjazd. Czyli ciach. I ciach. Teraz zróbmy sobie podjazd. Połączenie w sensie. Połączyliśmy to sobie. I teraz teoretycznie już stąd będzie o wiele prościej tutaj z tą całością. A teraz trzeba poczekać na 4000. Bo ja sądzę, że jak im postawimy coś takiego, to nie tutaj będą się o wiele chętnie budowali w naszym mieście. Ale to oczywiście jest tylko moja w teorii, tak? Dobra. Zdajemy bardzo mało. To też fakt. Tak, w sumie możemy pociągnąć budżet na, w sensie podatki na przemysł i na mały handel, to będziemy więcej zarabiać. Bo jak będzie się duży budować, to i tak będzie dobrze. No i ty cały czas tu nie działasz. No niestety, no widzisz. Takie życie niestety. W ogóle jest 21 minuta odcinka, okej. A który jest tydzień? Tragicznie jest. Powiem tyle, jest tragicznie. No tu potrzebujemy 4000, nie ma bata. W sensie. I w ciągu tygodnia dostaję 3000, co oznacza, że... A jeden tydzień to powinniśmy teraz zebrać po 1000 ludzi, w sensie powinno się pojawić. Ja nie mogę. To jest a wykonalne, zaraz wyjdzie mi to. Żeby to wygrać. No, mam już 3000, no tylko jeszcze parę kawałek. O, było zielone. Było. Nie ma, lecz widziałem. Dobra. Już mamy zjazd z górki, zobaczcie. No tutaj kiedyś woda płynęła, tak? No nie będę tego ukrywać, tu kiedyś płynęła woda. Ale teraz będą jeździć pociągi. Dobrze. O, handel zaczął się budować, to jest bardzo dobry numer. Bo na handel to my tu mamy dosyć dużo miejsca. Tutaj, zapraszamy. Aby się handel tutaj bardziej w sumie budował, to możemy postawić park za tysiaka. Bo w sumie parków to tutaj zbyt dużo nie ma. Jest tylko jeden mój, no ten, który tutaj zadowala wszystkich w teorii. No i z tego co widzę, tutaj też jakieś dziwne rzeczy się zaczynają robić. Czemu tutaj? Czemu wy wszyscy jedziecie tędy? Co? Okej, dobra, tu jest jakiś bug. Tu jest coś nie tak. Chciałem nie chyba sztucznie zwolnić tą drogę. No bo tu sztucznie zwolnimy tą drogę. I może działać, bo tak to mi się to nie podoba. W ogóle biura się zaczęły budować, to nieźle. Tak ja tutaj nic nie mówię, ale z tyłu to tutaj te biurowce naprawdę całkiem nieźle się zaczęły już powoli budować. Dobrze, zobaczmy sobie w międzyczasie, jak tam działa nasza linia autobusa, którą tutaj puściliśmy. Jeżeli znajdziemy ją tutaj. O, to jest chyba ta linia. Jedna osoba. Oj, gdzie? Tam, na dzień i noc macie być. O, tu jest. A, no tak, bo tu jest ten taki odjazd. Zastanawiam się właśnie, chyba byłoby lepiej, gdyby on tam aż tak nie jechała ta linia. Bo tam i tak, bądźmy szczerzy, że właściwie po nic jedzie aż tak daleko. Chyba jeżeli zrobimy to tak. I teraz pójdziemy tu. I klikniemy grzecznie, że dziękujemy. To chyba nic złego się nie stanie. Dobra, w międzyczasie tylko autobusy będą teraz wracać do zajezdni. Tutaj wróćmy sobie do naszych pociągów. Ponieważ tutaj miałem taki słodki pomysł, aby nasze pociągi się tutaj rozjechały na kawałek. W sensie, wiecie o co chodzi. Jest coś takiego jak tory jednokierunkowe teraz. I po prostu sobie zmienimy taką wymijankę. I teraz po prostu aż się tutaj prosi w tym miejscu. No nie będę ukrywać, że się aż prosi. Bo tak jest. Dobra, tutaj i tutaj. Zobaczcie, jak pięknie wymija się to będzie. Jest słup? Jest słup ominięty. Dobra, ale no to nie ukrywam, że pociągi cały czas nie działają. Aby przydałoby się, żeby już zaczęły działać. Dobra, tak, to. Więc potrzebujemy 10 tysięcy, aby to idealnie już podłączyć. I jak będzie już to będą właściwie pociągi będą już działać. Dobra, tu chyba to rzeczywiście już zaczęło lepiej działać. Czy oni zaczęli tutaj normalnie z tego korzystać? Tak.
Widzicie, czasami są bugi takie dziwne w City Skylines, że to tak dziwnie działa. Dobra, chyba nasze autobusy dzięki temu, że jeżdżą teraz dniem i nocą, będą lepiej działać. A jak te bambaje tutaj w ogóle się spisują, tak poza tym? Całkiem nieźle, 35 osób jest tutaj, 14 tutaj w parku. No to nieźle, no tak, bo tutaj ta linia bambajowa, ona jedzie tutaj przez to całe. Później ludzie mają możliwość przechodzenia przez składki tutaj na drugą stronę tej rzeczki. Albo autobusy, bo metra jeszcze tutaj nie zabiliśmy, tak? No i oczywiście kolej, no, tutaj transport tutaj też do metra pewnie. Wypadł tam, że powiem, osoba. No i tak, tu z tego pamiętam, metro się gdzieś tu kończyło. Gdzieś tu była stacja metra. Czekaj, bo nie widzę. O, tutaj dokładnie. No i tak, i tu właśnie obok tej stacji będzie druga stacja. To będzie łączyć i to. Właściwie moglibyśmy tutaj to podciągnąć aż do tego. Ale to na razie na pewno nie w tym momencie. I zaczynam się zastanawiać, czemu jesteśmy na minusie. Poczekajcie. I jesteśmy na coraz większym minusie. Wydaje mi się, że jesteśmy na minusie. To bardzo niedobrze. Ale to może sobie to podciągnijmy trochę bardziej. Tego bym nie chciał podciągać, to sobie podciągnijmy. Bo ja na minusie to ja nie mogę być, tak? Jak ja potrzebuję 8000 do zamknięcia całej linii, to bądźmy szczerzy, ja bym chciał dzisiaj ją zamknąć. Chociaż to, żeby ludzie się budowali, też jest bardzo ważne. Właśnie, jak działa ta tutaj zajezdnia? Jak tutaj jest? O, jadą jakieś autobusy. No tak, one oczywiście będą jechać. A, no tak, bo nie mogą tędy jeździć. Czekaj, to w sumie czemu tędy nie mogą jeździć? Tu by się właściwie to przydało, żeby mogli ten tutaj sobie robić. A, no tak, bo tutaj mają zjazd. Tu sobie jadą tędy i tutaj dojeżdżają. Autobusy tutaj no niestety nie mają wyjazdu z tunelu. Bo tunel by musiał jakoś tutaj wyjeżdżać stąd pewnie. No właśnie. No dobra, to nie. I jesteśmy na dosyć dużym minusie, ja wam powiem. Ja wam tylko powiem, że jesteśmy naprawdę na dużym minusie. No, może to sobie pociągniemy z tych 4% już bardziej. Trochę. A, w ogóle jak tutaj działa ten tunel, ten tutaj? Właśnie jestem ciekawy. Okej, tutaj działa idealnie, perfecto mobile. I tutaj też działa nieźle. No to tak jak się domyślałem, tutaj po prostu ten tunel, to on tutaj całkiem nieźle działa. Tak, i tutaj nawet to będzie jakieś dziwne zygzaczki jeszcze. Może nie mogą tutaj wykręcić w sumie. A, ja wiem co tutaj trzeba zrobić, mam nawet falsa już. No to wystarczy, że powiększymy tutaj do tych dwóch pasów i wtedy będą mogli wybrać sobie dokładnie pas, który będą chcieli jeździć. Tak mi się korzysta. Chciałbym naprawdę dzisiaj wiecie co zrobić, ale nie mogę do tego robić niestety. Ile my już tych tygodni dzisiaj przybyliśmy? No nie najlepiej jest, no. Tak mało powiedziawszy. Chciałbym dzisiaj tu pierwszy pociąg już zawitać. Jest jak jest. Dobrze, zobaczmy sobie jak działają linie metra na poczekaniu. Mamy dwie linie tramwajowe. O, no to myślałem, że ich więcej jest. A, no tak, bo są tutaj do tych dwóch dzielnic tutaj jeżdżą tych wielkich, dobra. Dalej metro. No to metro to umówmy się szczerze, no. Metro to jest najlepsze co może być. Za dnia i za nocą na zdrowie. I druga linia metra, która jest trochę bardziej. Jakby to powiedzieć, bardziej używana. Okej, zobaczmy, jak ten pociąg dojedzie na tą stację. To czy on zabierze wszystkich, bo jest tak, nie no, zawierze, musi zabrać. Bo zawsze parę osób wysiada i parę wsiada. Gdzie jest ta stacja? A, tutaj jest ta stacja. Prawda? Zatrzymuje się, opróżnił się, o, no to widzimy. No to nie, no jak tak działa, to jest wszystko dobrze. O! Wydaje mi się, że jesteśmy bardzo blisko naszych ciąciągów finiszu. Ale mam tak. Naprawdę mi się tak wydaje. Dobra, no i tu już będziemy wkręcać sobie do tych naszych pociągów. I tak, tu będzie jeden skręt tu. No słuchajcie, chyba się nam uda. Dziękujemy, mamy to. Mamy to. Dobrze, proszę bardzo. Nasze pociągi oficjalnie uważam za włączone do komunikacji. Oczywiście trzeba chwilę poczekać, zanim to zacznie działać, tak? Ale
ale już coś jedzie. Już coś jedzie. Dobra, teraz tak, potrzebujemy jeszcze paru stacji metra. Okej, dobra, zaczęliśmy na wtedy dużo zarabiać. To jest oczywiście dobrym wiadomością, tak? W sumie tak się zacząłem zastanawiać, chyba największym, najbardziej bym szedł na biura z, wiecie, podatkami, bo biura najwięcej są potrzebne. Bo jak jest więcej miejsc pracy, to więcej ludzi będzie zamieszkiwać nasze tereny. O, i tu się nawet parę budynków rzeczywiście się pojawiło. Chyba to jest dobry pomysł na myślenie. W ogóle jak tam z edukacją jest? Dobrze, dobrze, dobrze. A z tym? No z tym jest tak, no że powiem, no tak, do, tak sobie. Można byłoby w sumie postawić tutaj cmentarz. Ja wiem, że w cmentarzu wtedy już my tutaj nie inwestujemy w tym mieście, ale... Ale jakbyśmy postawili jeden, to nie byłby też. Okej. Tylko tu jest dosyć stromo. O, tu wejdzie. 8000. Może i w innym miejscu wejdzie, tylko jest, nie mam wystarczającej forsy. Nie, nie wejdzie. O, tu wejdzie, świetnie. Dobra, to poczekajmy chwilę i postawimy tutaj jeszcze cmentarz. Dokładnie. No, kościół to, wiecie, no, to zależy od perspektywy, jak ten kościół jest postawiony i jak się w nim siedzi, tak? Ja na przykład jestem ciekawy. Tak samo jestem ciekawy, czekajcie, aż tutaj sobie zejdę do tego. Wygląda tak dosyć ciekawie. Bardzo ciekawe. No, kościół też jest dosyć ciekawy. Ale myślę, że do niego nie wejdziemy. Puk, puk. Okej. No, cmentarz jak cmentarz, tak. Nie będę komentować, jak on tutaj wygląda. Do tego wychodzimy. No, jakiś bambaj może by przyjechał. Ej, rzeczywiście jakoś mało bambajów. Ja wiem, że są godziny późniejsze, ale to City Skylines, tak? Tutaj nie ma znaczenia. Co ty skaczesz tutaj na desce? Się pilnuj psa. A pani coś tutaj dolego? No, ma pani zadowolona? O, o, wilku mała, bambaj przyjechał. Wiadamy. Wszyscy weszli. Babcia wyszła, o, dziadek i babcia, no. Tylko tak dziwnie, dziadek jest o wiele większy od tej babci. Babcia idzie do padku. A babcia idzie swoimi ścieżkami, tak? No, właśnie, w ogóle zapomniałem zobaczyć, ile ten park zarabia. Gdzie jest to od parku? Tu jest od parku. No, park, powiem wam, że na siebie to zarabia. Może nawet pociągnąć jeszcze trochę. Znaczy, zarabia, zarabia ogólnie. Nawet nie tylko, że na siebie. Dobra, no i tak, no i trzeba nie zainwestować naprawdę tutaj w te metro. Więc postawmy sobie tutaj faktycznie tą jedną stację, tutaj tą końcową. Tutaj będzie do przesiadek właściwie. 15 tysięcy i na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Mamy też 46 tysięcy już, więc teoretycznie no 19 tysięcy nam brakuje, tak? Co nie ukrywam, jest dużo. Bardzo dużo. Tak, i tu jest właśnie ten problem z tą wodą. Wiecie co? Płytki, ale trzeba postawić kanał. Żeby tutaj ta nasza woda nie psuła mi biznesów kolejowych. Tak? Czekaj, to sobie jeszcze wykręcimy. Wystarczyłoby podnieść w sumie to torowisko, tak? Ale tego mi się nie chce robić. Co nie? No właśnie. Więc proszę bardzo, wystarczy tutaj coś takiego. O jejku, to jest dużo tej wody nawet bym powiedział. No i pytanie na 100 punktów, czy faktycznie tutaj coś już tutaj jedzie? Nie widzę nic zbytnio. Szkoda. No szkoda, no trudno, no niestety. Nie ma chętnych. Tu na pewno się budował, ten handel budował. A tutaj? Do tego miejsca faktycznie ktoś jedzie? No nie wiem, dobra, na razie jeszcze to nie działa. Dobra, mamy 15 tysięcy już, możemy postawić stację metra. Dobra, to jeszcze dzisiaj postawimy jedną stację metra, bo mamy dosyć dużo forsy. Tutaj wykręcisz sobie i tu wjedziesz, o dokładnie. Tak, bo stąd będzie jeszcze jedna stacja metra, podjedziesz sobie na górkę. Ale to... To trzy stacje byśmy musieli dzisiaj jeszcze postawić. Dobra, jeden odcinek już taki dłuższy, możecie mieć w sumie teraz, bo dawno nie było odcinków. Mogę wam jeden tutaj taki wrzucić. Proszę. Dobra, tak, bo jest 35 minut, no to się chyba wyrobimy nawet. Kolejna stacja metra z tej linii będzie jechać, bo tak, normalnie byśmy pewnie postawili gdzieś tutaj. Nie. To jest... dobrym pomysłem w sumie. To postawimy trzy stacje jeszcze, dobra? Pojedziesz sobie z tutaj, właśnie się zatrzymasz. Pojedziesz sobie... Taki jest mój pomysł. Tylko jakby tutaj postawić tą stację, może to właściwie rzeczywiście to jest dobry pomysł, żeby w ten sposób ją ustawić.
to tutaj gdzieś będziesz sobie wykręcać jeszcze. Chociaż takie. Nie, bo tutaj nie, bo tu musisz zjechać na dół, bo tutaj jest ta woda. Dobra. No tak. Zacznijmy sobie rzeczywiście od tego. I już na górę może nawet dziś nie będziemy pociągać tej stacji. No, w ogóle czy ktoś korzysta z tego już? O! Zobaczcie, jak tutaj już nawet pociągi nawet jeżdżą. Fajnie, bardzo fajnie. No tutaj na razie brak tłumów. Ale nie dziwmy się, tak? Bo w sumie nic jeszcze nie przyjechało nigdy. Jak zaczną pociągi jeździć normalnie, no to będą bardzo ludzie, tak? A póki pociągi nie jeżdżą normalnie, no to nie ma tłumów. No ma, teraz trzeba poczekać na 5000, aż to się włączy i będzie dobrze i będziemy szli dalej. I będzie zaraz naprawdę całkiem ciekawe. Więc tak jak mówiłem, w najbliższy weekend prawdopodobnie to będzie jakiś nocny live'ik. Nocny live'ik gdzieś w, nie wiem, 23 może do północy, pierwsza z City Skylines Mass Transit. No i Green City, rzecz jasna. Mass Transit, Green Cities. Czy nawet ten Park Life'u, nie wiem, jeszcze się zastanawiam, który. No i tu będzie nowa linia metra, która będzie jechać stąd, aktualnie póki to tylko tutaj, co nie, żeby nie było. Może będzie tak krótko jeździć, tylko na razie tutaj chwilowa taka krótka jest linia. Później ją przeciągniemy tutaj, jeszcze sobie właśnie tutaj dociągniemy. I one obydwie będą gdzieś tu dojeżdżać. I się właśnie jeszcze zastanawiam, gdzie by tu postawić tą stację, bo skoro dziś ją postawimy tutaj jeszcze, co nie? Taki jest... Co nie? No i właśnie nie wiem zbytnio gdzie. Tu byłoby dobre nawet, wiecie? No nawet nie byłoby takie złe. Chociaż nie wiem, byłoby trochę przesunąć tą drogę i postawić to gdzieś... No bo tutaj dużo jest ludzi, tak? Tutaj chodzi to wszystko pięknie, ładnie. Tutaj nie postawimy, to jest jakiś drut. Czekaj, czy tutaj naprawdę ten drut jest niezbędny? Czy to się nie podłączyło? Podłączyło się, świetnie. No. Bo tutaj ten drut taki irytujący trochę jest. Dobra. No nie, no tutaj nie postawimy tej stacji. Szkoda. Ewentualnie gdzieś możemy ją trochę niżej postawić. Czy w ostateczności, ale no... Tak nisko stawiać to też nie ma zbytnio sensu. Może tu postawimy właściwie. Ludzie jakoś tutaj będą mogli dochodzić nawet w miarę. No, to chyba jest ten nasz pomysł. Tu pod tą kolejką będzie dochodzić. Dobra, ale zanim to... Tak, bo tutaj ten metr będzie dosyć wysoko też jechać. To postawmy stację, która, na którą tutaj ci ludzie czekają od bardzo dawno temu. Kiedy ludzie czekali na stację metra nam we Wrzeszewie, Młocinach, Kabatach. No tak, idealnie by postawić tutaj tą stację, ale już postawimy sobie gdzieś tutaj. No i tak. Tutaj mam gdzie przystanki Bombaje. Dobrze, mają. No i teraz trzeba mnie jakoś tutaj wykręcić. Żeby tutaj to zjechało, wiecie, w dół. Dobra, zapisywanie. Zrobimy sobie to, bo jest to tak. No dobra. I stąd tu potrzebujemy jeszcze 5, czyli 20 tysięcy łącznie na całość. No niestety, no. Pieniądze znikają, tak? Okej, dobra, dużo dostaliśmy teraz w tym rzucie. No i trochę jeszcze. 4600 potrzebujemy. Świetnie, miga na zielona. No nie marzyć. Mamy to. Jesteśmy trochę na minusie, ale mamy to. I pójdźmy sobie tu. No, zadowoleni są. Nie dziwię się w sumie, bo metro to wiecie, to wszystko jest właściwie. W dzisiejszych czasach to metro tutaj, zwłaszcza w tym mieście, to wszystko. Jest połączenie do wszystkiego. Chociaż w Warszawie jak się mieszka obok metro, to też jest właściwie połączenie do wszystkiego. Okej. No tu aktualnie nikogo nie ma, ciekawe. Ciekawe, to jest bardzo ciekawe, że tu nikogo nie ma. Tak, ja aż sobie kliknę na to. Nie no, idą już, idą, tylko po prostu. Bo oni tutaj nie będą też dojeżdżać Bombajem do tego miejsca. Tak mi się wydaje, że nie. Czemu tu jeżdżą dwie linie autobusowe? Czekaj, czy on się jedzie tu? A, no tak, bo tutaj jeżdżą dwie linie. No tak, zapomniałem oczywiście. To dorzucimy tutaj jeszcze jeden przystanek. Tak, to ten usuniemy. O! Co nie? Jedna będzie miała tu przystanek, druga będzie miała tu przystanek. I się będą jakoś... Łączymy tą stacją też swoją nogą już dzisiaj. Więc tak, to wywalamy niestety. Chociaż czekaj, to da się postawić jedno i drugie z tego co widzę.
Tylko trzeba to by walić. Postawić to. O kurcze. Czy wy widzicie to co ja? To będzie perpetuum mobile za chwilę. Tylko trzeba tutaj wykręcić trochę tą ścieżką. I to wywalić, i to. Wejdzie. Oj. Nie, stop. No powiem wam, że nie sądziłem, że aż tak nam się tutaj ładnie to uda wejść wszystko. Czekajcie, włączę siatkę, ale nie chcę działać to. No to trudno. Dobra. Nie, tutaj wystarczy teoretycznie, że dojdziesz dotąd. A tutaj zrobimy ścieżkę. Okej, dobra, nie. Tutaj sobie pójdziesz trochę do góry już. Ale dobra, zanim to. Bodaję, tutaj teoretycznie, jeżeli włączymy to, to dojdziesz mi tutaj do idealnej pozycji. A tutaj. Było, podskoczyło. Nie, play, stop. Tutaj wyłączysz to. Włączysz siatkę. Ja to zrobię. Dobra, to może od drugiej strony. W sensie odtąd. Czekajcie. Tutaj ścieżka. Nie. Okej, dobra, nie. Wyłącz to. I tu. No nie, mogłoby to lepiej wyglądać. No i tak właśnie jest gra, widzę. No, raz, dwa, trzy. Dobra. I tu. No, macie takie schody dziwne trochę, ale macie. Macie podłączenie, tego się trzymajcie. Dobra, proszę bardzo. No i wydaje mi się, że takim pięknym właśnie tutaj podłączeniem. Teraz tylko wystarczy. Nawet mamy prawie forsę na to już. Na tą całą linię tutaj już do góry. No, a tutaj jakoś to podjedzie z góry, nie wiem jakim cudem. Tutaj. I zaraz się podłączy. I podłączyliśmy. Dobra, przeciągnijmy teraz te dwie linie. W sensie najpierw jedną. I dodajmy je przystanki, później drugą. Dobra. I ty tutaj masz przystanek. I teraz drugą. A, i tylko ta druga byłoby fajnie, gdyby faktycznie się zatrzymywała na drugiej części pedału. A jak my to zrobimy? A zrobimy to trikiem. Trik matematyczny, że powiem. Czyli. To się. Tak się nie powinno robić, ale. Ale w Cities tak to się robi. Czyli. Będziesz widać nie, teoretycznie od drugiej strony, co nie? Więc postawisz się tutaj. A później przywrócimy tutaj ten dojazd. A wyburzymy ten tunel, który tutaj budowałem. A i tak byś pojechał w sumie właściwie krótszą trasą, ale to nie ma znaczenia. I dojeżdżałem tutaj dwie linie. Dobra, no i tak, teraz ty tu masz stację. Tu faktycznie mogą się robić korki metra, ale no umówmy się, jedna stacja wspólna, to już tutaj już nie będą robić jakieś fabryki. I jest, przyjechał pierwszy pociąg! Ludzie! I to pełen! Ej, bez kitu! On jest naprawdę pełen! Dużo ludzi przyjechało do naszego miasta. No to pociągi, oficjalnie mogę powiedzieć, zaczęły przyjeżdżać i z tego co widzę, tutaj dosyć dużo ludzi do niego idzie. Pewnie najwięcej to będzie szło do metra, rzecz jasna. Czy do pobliskich, na przykład, parków nawet. Czy właśnie idą też do naszego tutaj wielkiego parku. Czy do innych miejsc. O, do innej stacji metra. No tak, bo im tutaj wszystkich tam wyrzuciłem, to nie? No to nic dziwnego. Ale widzimy, że tutaj naprawdę tłumy są. Czekajcie, ja aż sobie zrobię tutaj tego zdjęcie. Są tłumy, czyli faktycznie to, co zrobiliśmy, działa. Dobrze, tygodni mamy mało, bo jest 36, mamy 64 tygodnie do zakończenia gry. I mamy dużo jeszcze tysięcy ludzi do wchłonięcia tutaj, ale sądzę, że w teorii, czyli w praktyce nie, da się to zrobić. No bo tutaj jakoś ludzie się rozrastają w korku. Tak mi się wydaje. Dobrze, na koniec sobie zadechnijmy oczywiście już na pauzie. Jak korzystałem tutaj z naszej tej nowej linii meta, którą tutaj puściliśmy. Na 15 jest tu, 39 rzecz jasna jest tutaj, no. I 0, czekaj, nie, o 6 już jest tu na górze, czeka. A jak jest z tą drugą linią meta, którą tutaj przyciągnęliśmy? O tą. 44 tutaj na dole. 34, 54. Czekaj, bo tu jest 155. Mam dziwne uczucie, że ta linia sobie trochę nie wyrabia. Podciągnijmy trochę budżet na nią. Dobrze.
Mam nadzieję, że Ci dzisiejszy odcinek się podobał. Dziś sobie tu dociągnęliśmy właśnie pociąg, dzięki czemu tutaj mamy w końcu w naszym mieście pociągi. Można jakoś zewnętrznie dojechać. Tu jest piękny ten rozjazd. No nie powiecie, że nie jest taki piękny tutaj przez ten rozjazd. Tutaj już pociąg wyjeżdża, on jest faktycznie, czekaj, powinien być pusty. No właśnie, pusty. Wraca skąd przyjechał. I do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Nie wiem, kiedy on się pojawi, ale miejmy nadzieję, że już niedługo. Pewnie to będzie tak, w sobotę się pojawi. I też nową stację metra mam dla Was do puszczenia. Więc, tak jak mówiłem, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Tak to sobie dzisiaj takim akcentem zakończymy. Cześć!